Boże 14 głosów. Komisja stwierdza, że w wyniku głosowania przewodniczącym Rady Powiatu został pan Radosław Boże. Czy jest pan zaskoczony nową funkcją? Jestem i to bardzo. Nie mam obaw, czy podołam, ale jestem bardzo zaskoczony. Dotychczasowo pełniłem funkcję wicestarosty. Miałem swojego przełożonego zwierzchnika, który prowadził cały powiat. Myślę, że zostałem przez niego dobrze przygotowany i że podołam. Jak pan scharakteryzuje nowy zarząd powiatu? To są wszystkie osoby nieznane. To są wszystkie osoby, które wywodzą się z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Mam do nich zaufanie. Myślę, że będą dla mnie wsparciem, tak jak pan starosta Krawczyk i pan Andrzej Skrzypiński. Myślę, że powiat będzie prowadzony w ten sam sposób, co w poprzedniej kadencji. Robimy wszystko, żeby były takie same sukcesy, jak były w poprzedniej kadencji. Jeżeli nam się to uda, to będę szczęśliwy. Nie muszę o tym wspominać. Oczywiście w poprzedniej kadencji mój gabinet był otwarty dla wszystkich mieszkańców i deklaruję oczywiście, że nie przyjmuję tylko w czwartki, przyjmuję w każdy dzień, kiedy jestem w pracy. Zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu oświęcimskiego z problemami do gabinety starosty i wicestarosty powiatu oświęcimskiego.